Drodzy mieszkańcy powiatu inowrocławskiego, wielu z Was na pewno ma już zaplanowane wakacje, ale są też tacy, którzy jeszcze nie planowali swojego pobytu wakacyjnego nigdzie. Ja mam dla Was wspaniałą propozycję, niecodzienną. Jak wiecie doskonale, rok 2020 został ustanowiony przez Radę Powiatu Inowrocławskiego rokiem Jana Kasprowicza, 160. rocznicę jego urodzin. Niedawno też zakończył się rajd turystyczny do Zakopanego, miejsca, które było równie bliskie Janowi Kasprowiczowi, jak powiat inowrocławski. Dziś mam związaną z wieszczem również propozycję dla Was, aby na terenie powiatu inowrocławskiego odbyć rajd szlakiem Jana Kasprowicza na odcinku około 40-kilometrowym. Możecie jechać w grupie, z rodziną, ale możecie sobie jechać samotnie. Życzenie Wasze będzie spełnione. Możecie to rozplanować na kilka dni, ale możecie pokonać trasę w ciągu jednego dnia. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Promujemy wieszcza Kujaw Jana Kasprowicza. Drodzy Państwo, rok 2020 jest rokiem Jana Kasprowicza w powiecie inowrocławskim. Rada Powiatu Inowrocławskiego w styczniu podjęła stosowną uchwałę. Wiele inicjatyw dzieje się i dziać się będzie do końca tego roku. My chcielibyśmy Państwu zaproponować taki szlak rowerowy, trasę śladami Jana Kasprowicza. Ten szlak przygotować, przedstawić Państwu. Pomoże nam Pan Edmund Mikołajczak, regionalista, historyk. A skoro jesteśmy, Panie Edmundzie, w tym miejscu, to także absolwent i wieloletni nauczyciel tej szkoły. A co to za miejsce? Zaczynamy od miejsca troszkę ze względów topograficznych na początku, bo moglibyśmy zacząć od miejsca, gdzie się urodził, ale tam będziemy niebawem. Ale to jest miejsce ważne dla Kasprowicza, bo tutaj 10 lat się uczył, w latach 1870-80. I ta część liceum Jana Kasprowicza zachowała się, choć troszkę już ten fronton jest wyrównany, nie ma tych pięknych płaskorzeźb, które tutaj ozdabiały ten obiekt. Co ciekawe, ta najstarsza część szkoły powstała dokładnie w tym roku, kiedy się Kasprowicz rodził, czyli w 1860. Czyli chodził do prawie zupełnie nowej szkoły. Do zupełnie nowej szkoły chodził i ta szkoła choć dzisiaj nie robi takiego wrażenia, jednak kiedyś w tym niedużym przecież Inowrocławiu, bo Inowrocław wtedy był mniej więcej taki jak dzisiaj Kruszwica, to był znaczący obiekt. Ale chodził jednak do szkoły pruskiej i nie było chyba tu tak przyjemnie jak obecnym uczniom tej szkoły. Oj nie, i z kilku co najmniej powodów miał podgórkę, jak to dzisiaj mówimy. Po pierwsze był Polakiem, była to szkoła dla trzech nacji, dla Polaków, Żydów i Niemców. Ale Niemcy, no nie ukrywajmy, byli uprzywilejowani, większość kadry nauczycielskiej to byli Niemcy. Zdarzali się Polacy jak doktor Czaplicki, taki opiekun, można powiedzieć, Kasprowicza, którego on potem dobrze wspominał, no ale to była wyjątkowa sytuacja, że był polski nauczyciel. Po drugie, Kasprowicz miał podgórkę dlatego, że pochodził z biednej chłopskiej rodziny, naprawdę bardzo biednej. I tutaj stanowił zapewne wyjątek, bo przeważali tutaj synowie ziemian, synowie bogatych mieszczan. No i powiedzmy sobie szczerze, wyniki miał średnie. I co jest trzeci powód? Taki, powiedziałbym, najbardziej już obiektywny. Nie był orłem, jeśli chodzi zwłaszcza o ścisłe przedmioty. Ale jednak szkoła nie jest Arcowskiego czy innych wybitnych ludzi, którzy tutaj chodzili, a Jana Kasprowicza. Jednak jego, oczywiście. I kiedy szkoła zyskała imię Jana Kasprowicza? Tuż po jego śmierci, czyli jeszcze w 26 roku, 1926. Szkoła starała się o to już wcześniej. Dyrektor Jan Augustak wnioskował o to, ale ministerstwo, dopóki Kasprowicz żył, nie wyrażało zgody. Gdyby ktoś z Państwa na rowerach tutaj zaczął ten rajd, tą trasę, to musi pamiętać, że budynek za nami, to jest budynek, do którego chodził Jan Kasprowicz, tymi drzwiami tak, za nami, do którego chodził. Ten budynek to już jest nowszy, no ta część to oczywiście o tej zupełnie nie mówimy. A tu, gdzie jesteśmy, była po prostu ulica. Ulica Szkolna, nazwa adekwatna. Kasprowicz, mimo że musiał mówić po niemiecku i wszystko tutaj było w duchu niemieckim,
wraz z Polakami, którzy z nim razem się uczyli, z kolegami, utworzyli kółko takie literackie Vincenty Paul. Ale to było tajne, bo to było kółko, które miało krzewić polskość, polską literaturę, której w programie nauczania Królewskiego Gimnazjum Pruskiego nie było. I właśnie jest taki obiekt, który może potem pokażemy, sąsiadujący dzisiaj ze szkołą, gdzie mieszkali jego koledzy, bracia Price'owie. Jeden z nich, Witold, to ojciec słynnego Jerzego Waldorfa. I tutaj było to jedno z miejsc takich tajnych spotkań. Tuż pod okiem dyrektora, który mieszkał obok. A potem przejedziemy na miejsce, które Kasprowicz też lubił odwiedzać. Był bardzo religijny, ale chyba nie z tych powodów tam chodził. Nie, on po prostu był wrażliwy. Kochał przyrodę, tą swoją rodzimą i historię. To widać na każdym kroku, jeśli patrzymy na jego wiersze. No, ludzie są różni. Niektórzy przechodzą, idą ulicami i specjalnie nie zwracają uwagi na to, co stare, co ciekawe, na przykład na stare drzewo. A są tacy, którzy nie przejdą obojętnie. I Kasprowicz był takim wrażliwym chłopakiem, który tutaj dorastał. Jak przyszedł, miał niespełna 10 lat. A jak został relegowany, wyrzucony, miał już prawie 20. Co był szmat życia. Spróbujemy kilka takich miejsc zobaczyć. Tak jest.